Po prawej knajpa, po lewej knajpa, nie ma wątpliwości, jesteśmy na Brackiej. Oceniamy. Obgadujemy, tak będzie ciekawiej. Kogo wybierasz? Osa wybiera sobie na celownik tego pana w szarej kurtce z czarnym plecakiem, takich szarych, wypchanych w kolanach spodniach i okropnych czarnych, rozklapanych butach, czyli będzie wrednie, bo... To już była ocena, czy dopiero będzie? Dopiero będzie. Nie chcę być wredna, tak wiesz, bez argumentacji, powiem dlaczego. Po pierwsze, nie ma w ogóle koloru, kurtka nie ma za bardzo fasonu i bardziej nadaje się na wycieczkę w góry niż na to, żeby chodzić w niej tak pięknej ulicy, jaką jest Bracka. Spodnie, nie wiem ile mają lat, ale mogłyby mieć trochę modniejszy fason, nie być wytarte na kolanach i na tyłku, no a buty mogłyby być po prostu butami, a nie jakimiś kapciami strasznymi. Tak na moje oko ta ulica jest bardzo szara. Tutaj, jeżeli chodzi o ludzi, jedna dziewczyna jest w czerwonej kurtce i to by było na tyle. No niestety, to by było na tyle. To jest w ogóle bardzo często popełniany błąd w Krakowie. Ale nie tylko. A ten chłopak, popatrz, ten sweter w paski, idzie przed nami, żuje gumę. Sweter jest całkiem niezły, bo ma żółty pasek i całkiem nieźle, natomiast reszta jest zdecydowanie za bardzo zachowawcza, bo do tego swetra pasowałaby fajna szara marynarka, dobrze skrojona. Ta brązowa kurtka do tego trochę nie pasuje. Włosy wystrzyżone trochę w irokeza, no nie za bardzo, to już jest dawno niemodne. Prawda, pan Beckham chyba lansuje teraz coś innego, z tego co widziałam. Czy jest na tej ulicy ktoś, kto jest twoim zdaniem dobrze ubrany? Ja. To teraz rozumiecie, czemu ona ma ksywę Osa? To może wytłumacz, skąd to się wzięło. Osa, no bo z jednej strony jest to skrót od mojego zawodu, czyli osobista stylistka, ale z drugiej to tak po prostu fajnie się złożyło, bo ja bywam wredna, naprawdę. Nie na zakupach i nie dla klientów, chyba że przeglądam im szafę. Natomiast jestem bezlitosna dla źle ubranych ludzi, bo uważam, że to jest forma wyrażenia swojej osobowości. I jeżeli ubieramy się szaro i brzydko, to co to znaczy, że nie mamy nic do powiedzenia, czy że nam się nie chce? To brzmi strasznie próżnie, ale powinniśmy wyglądać zawsze dobrze, bo a nuż spotkamy na ulicy Brackiej swojego przyszłego pracodawcę albo kogoś, kto po prostu zaczepi nas, bo jesteśmy dobrze ubrani i po prostu nam o tym powie. A co jeśli będzie akurat przechodził jakiś mega przystojniak? Fajnie jest być ubranym tak, żeby on zawiesił na nas oko, prawda? Nawet jeśli nie mamy zamiarów matrymonialnych, fajnie jest poprawić sobie tym humor. Bracka jest szara, idziemy w stronę rynku. No, tutaj dziewczyna ma fajną sukienkę. Bardzo fajną i bardzo modną. Kraków jest pełen studentów, studenci wiadomo, no nie zawsze mają dużo pieniędzy i często żywią się obważankami. Po obważankach oczywiście się przybiera na wadze. No i mamy ten wałek na brzuchu. Co trzeba ubrać, żeby go nie było widać? Jezu, to jest też ostatnio mój problem. Nie żywię się tylko krakowskimi obważankami. Haj, mamy ją! No ale ja potrafię się tak ubrać, żeby to ukryć. Nie no, mamy tuniki. Tuniki teraz na maksa modne i one są super. Ja je w ogóle uwielbiam. Jeżeli mamy szczupłe nogi, tylko wałeczki na brzuchu, to dobrze jest ubrać leginsy albo rurki, albo po prostu rajstopy, bo teraz rajstopy będą modne jesienią. Jesteśmy w tym momencie na rynku głównym, przed nami sukiennice. No i Monika swoim okiem osy szuka kogoś dobrze ubranego. Ciekawi mnie, kto to jest dla Moniki ktoś dobrze ubrany. Wiesz co, no ja bardzo się przepraszam, ale jeszcze nie widziałam. I nie wiem, może będziemy musiała... Przejdźmy. O, przejdźmy się, bo może będziemy musiały po prostu poczekać. I dodam tu, że tu nie chodzi o coś jakiegoś na maksa wyszukanego. Tutaj nie chodzi o to, żeby być ubranym od najlepszych projektantów. Chodzi tylko o to, żeby odrobinę się wyróżnić. A ten chłopak tutaj w pomarańczowej bluzce? Na stadion. Przepraszam bardzo, czy ty uważasz, że jesteś dobrze ubrany? Tak, chodzę bardzo dobrze ubrany. Jaki masz styl? Sportowy. Opisz, jak wyglądasz. No, spodenki, sportowe obuwie, t-shirtik i oczywiście brakuje mi kaptura na głowie. A ty jesteś dobrze ubrany? Normalnie, tak jak zawsze. Nie wywyższając. To niedobrze być tak dobrze ubranym, oryginalnie? Lepiej być równym. Teraz zapytam stylistki, czy panowie byli dobrze ubrani? Nie, oni są bardzo pewni siebie. My tak, mają swój styl, bo widać, że są chłopcami z osiedla. Mają szerokie spodnie i w sumie wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że w ogóle nie mają na sobie kolorów, oprócz tej jednej pomarańczowej bluzki, którą pan miał pod swoim super dresem. Ale mogliby ubierać inne obuwie niż takie nadające się tylko do biegania. Może sportowe, ale takie już naprawdę bardziej stylowe. No i oprócz tego mogliby trochę dbać o swoje ubrania po prostu, bo wyglądały na sprane, rozwleczone. Dobrze, że identyfikują się z jakąś grupą. Okej? Okay? No i dobrze, że w siebie wierzą. No ale dres nadaje się na halę sportową, a nie do chodzenia w nim po mieście, no taka jest prawda. Patrz na rękawiczki. Super, rękawiczki bardzo modne, fajny żakiet. Bardzo mi się podobała ta ludowa chustka na szyi. Będziemy pewnie zaraz o tym mówić, o łączeniu elementów ludowych z normalnym ubraniem. I to było super, bo rękawki są z jakiejś sieciówki, mają taki głęboki zielony kolor wpadający w niebieski i taki sama ludowa chustka na jej szyi. Wygląda naprawdę dobrze. To chodźmy do sukiennic.
jesteśmy w raju dla turystów i zaraz się okaże, czy też w raju dla tych, którzy lubią się dobrze ubierać. Takie bransoletki, korale. Bursztyn to nie jest mój styl, natomiast dobrze zrobiony, ładnie połączony ze srebrem i nieprzesadzony jest całkiem niezły do eleganckich kreacji. Zresztą no to jest jakby nasze dobro narodowe i dobrze zrobiona. Tutaj jest taka bransoletka bardzo prosta, jakby z prostokątów bursztynowych, łączona prostokątami trochę cieńszymi srebrnymi. Ona jest naprawdę prosta w formie, ale bursztyn sam w sobie jest tak piękny, że nie trzeba z nim nic robić. Ja osobiście nie lubię udziwnień, nie lubię zawiasów, bo styl tkwi w minimalizmie. Tak jest moje zdanie. Te bransoletki bursztynowe, które możemy znaleźć w sukiennicach, pasują do eleganckich rzeczy czy do jeansów? Pasują do eleganckich, raczej nie młodzieżowych i nie sportowych. Ale gdyby założyć bursztynową kolię, na przykład do koszulki na ramionczkach białej i jeansów, to wygląda super, bo jest jakby jedynym elementem takim przyciągającym uwagę. Dodaje nam charakteru, świadczy oryginalności, a jest nieprzesadzony. O, drewniane korale. Ja jestem w ogóle jak najbardziej za. One mają teraz tak smakowite kolory, że warto je dodawać do prostych, minimalistycznych, nowoczesnych rzeczy. Tylko, że nie łączyłabym bransoletki i korali. Jeżeli zakładamy takie korale, to powinniśmy sobie darować bransoletkę, żeby nie było tego za dużo i też, żeby nie było za dużo ludowości. Fajnie by było, gdyby korale były jedynym ludowym elementem stroju, który dodaje tylko smaczku. Pasuje do kolorystyki albo do naszej urody, do koloru naszych oczu. Mamy ubrania i takie słynne kamizelki wyszywane cekinami w kwiatki, typowo krakowskie. Ubrałabyś to do czegoś? Ja tak. Myślę, że trzeba mieć do tego odwagę. Do jeansów rurek i do czarnego golfu mogą wyglądać naprawdę super. Kamizelka jest czarna, jest kolorowo wyszywana. Zakładając pod nią czarny golf, dajemy jej tło, do tego zakładamy rurki, które są bardzo modne, albo teraz jeszcze bardziej modne będą szerokie męskie spodnie, które też wyglądałyby fajnie, gdyby były czarne i wygląda się super. Bardzo ładne są tutaj te wyszywane bluzki. Piękne, mają cudowne hafty, albo kolorowe, albo są całe białe z taką koronką. Jeżeli na przykład ścisnąć taką bluzkę nowoczesnym paskiem w talii i założyć do jeansowej mini spódniczki, wygląda się naprawdę świetnie i naprawdę widać w tym styl. A torebeczki małe z takim rzemykiem, do czego pasują? Do jeansów po prostu. Przypiąć do paska, będzie się wyglądać fajnie, oryginalnie. Zresztą kolorystyka jest taka bardzo neutralna, natomiast te wszystkie tam ornamenciki są słodziutkie i naprawdę super fajne, także polecam.